Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku w cyklu Windy w Gliwicach. Dzisiaj sobie sprawdzimy trochę klatek na osiedlu Kopernika. Mamy tutaj dosyć sporo klatek do sprawdzenia, gdzie mapa danych publicznych podaje stary rocznik. No to czas to zweryfikować. Albo właśnie tutaj, gdzie w ogóle znaczników nie ma, zobaczymy, co tutaj jeździ. Zapraszam do oglądania. Panie, daj pan spokój. Na początek lecimy do tych dwóch bloków. Spółdzielnia mieszkaniowa Kopernik. Kopernika 21. Mamy tutaj zakład dźwigowy po modernizacji. I też z nowym napędem. Akurat mnie tutaj ciekawiło, co tutaj jeździ. No ale niestety jest zakład dźwigowy po modernizacji. Zobaczymy, co jest w klatce obok, gdzie nie ma w ogóle żadnego rocznika na mapie. Jest tak, jest przejście. Albo i nie ma, zamknięte. Czyli w całym bloku pewnie będzie to samo. No cóż, wymieniono dawno temu, już nawet zmodernizowano ponownie. I obstawiam, że w zeszłym roku, w 2022 albo 2021, ta kaseta nie wygląda na starą, w ogóle nie jest podrapana. Tylko tak strzelam właśnie taki rok modernizacji. Jest zakład dźwigowy i jest rzeczywisty rocznik, a nie to co zwykle, że jest stary rocznik, a w praktyce jest nowa winda.
Kopernika 43. Tutaj sobie jeszcze tylko wejdziemy do klatki. Przejechać się już nie będziemy. Następnie mamy ulicę Kopernika 61. To taki oto wieloklatkowiec. Wreszcie mapa podaje nowe roczniki, ale na klatkę 61 mapa podaje 79 rocznik, więc zobaczymy, czy to prawda, ale patrząc na to, co jest w klatkach obok, zobaczymy. Ciekawe, że mapa podaje 1979 rocznik. No to mamy klatkę 61. I uwaga, co tu mamy? To nie wygląda dobrze. No niestety, 2021, czyli mogła tutaj do niedawna jeździć jeszcze osiedlówka jednak, ale o, końcówkę 2021 ma. Ach, czyli jednak była tutaj chyba jeszcze osiedlówka, albo jakiegoś złoma już wymienili. Jezu, jak to jeździ. Zobaczmy w sumie klatkę obok, skoro mamy przejście. Zobaczymy, co tam będzie, ale ja chyba już wiem, co tam będzie. A tu już mapa podaje nowy rocznik, no ale trzeba po prostu zobaczyć, jakiej marki jest winda tutaj. Ale za dużo czasu tracić z nowymi rocznikami nie będziemy. No to samo jest tutaj. O, 2017. No to może rzeczywiście na mapie istnieje ten rocznik, tylko tego nie widziałem. Także ten blok też omijać. Druga winda została niedawno wymieniona. A reszta wind już od dawna jest nowa. Nie wiem, kto to w ogóle zarządza. Czy to jest spółdzielnia mieszkaniowa Kopernik? Czy jakaś wspólnota? To nic takiego nie pisze. Kopernika 65, tu niestety progres z rocznika 2019. Tutaj mamy dwie towarówki. Tutaj jeździ jakaś nówka. Idziemy dalej. Z tego co mi się wydaje, o, mamy klatkę 71, stoi otwarta. Sobie sprawdzimy, bo tam był też podany stary rocznik 1998. Ale zapewne winda też jest już wymieniona. Zaraz zobaczymy. Wspólnota mieszkaniowa.
To samo. Nie, jedziemy na 10. Zobaczymy, co jest praca obok, ale wydaje mi się, że tam też będzie nowa winda. Rok młodsza od tamtej, z której tylko zdjęcia ze mną robiłem, tam dużo ludzi było. Ale taka sama właśnie kabina, może ciut ciemniejsza, ale taki sam właśnie, tylko rok starszy. O Jezu. Piękna jazda. Czuję się tu bardzo komfortowo. Tak komfortowo, że chcę jak najszybciej wyjść z tej windy. Chociaż ona nie trzeszczy, tylko tak ociera. A czy nie tego, czy w ogóle będzie przejście. Ale tutaj już powinno być. Zaraz zobaczymy. Jest przejście tym razem, otwarte nawet. A niestety, to są właśnie gliwice. Tu trzeba mieć szczęście, żeby złapać jeszcze coś starego. Jeszcze sporo do sprawdzenia jest, więc na końcu się okaże, czy tu jeszcze warto w ogóle pojechać, czy już nie za bardzo. O, tak właśnie myślałem, bo to był chyba Pralka TV. Tak, ta podłoga mi się kojarzy właśnie. Tak, to jest ten sam rocznik. Nie będę już nagrywał zjazdu w dół. Po co?
Kopernika 73. No to zobaczmy. No, to chyba jeszcze nowszy. O, niestety. Równo rok temu wymieniona. Nie będziemy tu nawet jechać. No niestety. Mamy ulicę Kopernika 93. O, wydaje mi się, że winda będzie tutaj już. Chociaż nie, myślałem, że to będzie winda przygotowa już. No to zobaczmy. Co to w ogóle za rząd Kopernik? Tu w ogóle nie było roczników na mapie, więc zamknięte. Zobaczmy sobie klatki obok. Niestety, ale wątpię, żeby tutaj coś starego było, skoro tutaj jest ta spółdzielnia. Kopernika 97. Właśnie. Kolejny markowy złom. 2016. Zobaczmy sobie jeszcze klatkę obok. Jaki tam będzie rocznik? Jeśli w ogóle przejście będzie w tym bloku. Nie, spółdzielnia mieszkaniowa Kopernik to chyba wszędzie będzie to samo. O, wygląda na to, że niestety słabo to będzie wyglądać na tym osiedlu Kopernika. Zobaczmy, czy będzie to przejście, może będzie. O, chyba będzie. Piętro siódme. A, chyba będą zamknięte drzwi. Nie. Chociaż? Nie, niestety. Przejścia nie ma nawet. Dobra, po co będę grać przez dół? No ojcowie, a pójdziesz mi stąd ty zającu. Zobaczmy, wspólnota mieszkaniowa. Dosyć sporo mieszkań w sumie. To zobaczmy. Będą dwie windy chyba. A jedna. I jest to, co myślałem. Bo to jest wszędzie w Gliwicach. Panie, daj pan spokój! Gdzie nie wchodzisz? No, a miał to być stare drzwi, czyli pewnie niedawno wymienione. Dobry. A jakże, 2021. Była meblówka. Nie wiadomo już niestety, czy oryginalna. No raczej nie, raczej była już nową kasetę. No niestety jest to samo co zwykle. No bo to Gliwice są. Gdzie nie wchodzić, to jest właśnie drzwi tej marki. Niestety, ale wygląda to bardzo słabo póki co. Skoro to wymienili, to jest wspólnota mieszkaniowa, więc w każdej klatce mam pewnie te same dźwigi.
O, mamy tutaj przejście. Teraz my najpierw idziemy tutaj. Bo tutaj przynajmniej całkiem fajne widoczki są. Właściwie widać tu sporo. Jedynie ten blok tak trochę tego zasłonił. Mamy bloki przy, na osiedlu Wojska Polskiego, gdzie byłem już rok temu. Tam przynajmniej opłaca się jeszcze jechać, ale już tylko po jedną windę. Tak to mniej więcej. Chyba mamy przejście tutaj, a nie jeszcze trochę nieco wyżej. Może będzie przejście po całym bloku. No właśnie, masz. Tam się przejście kończy. Kolejny niemark. Jeszcze mamy sporo do eksploracji, więc jest jeszcze jakaś szansa. Ale co prawda tam już niewiele. Trzy bloki widzę tam. Ona będzie z tego samego roku chyba. Tak. Od razu wymienili też drugą. A nader już będzie włączony ten wentylator. I tak tutaj nic ciekawego nie ma w tej windzie. Jedynie widoki są dobre i tyle. Przynajmniej nie ma samej blachy, tylko jest taka okolina jest. O, wentylator się wyłącza. Widocznie on nie lubi być włączony, skoro on się tak szybko wyłącza. No cóż, zobaczmy dalej. Może się uda jeszcze coś ciekawego znaleźć. Gwiazdy polarne 44. Mapa podaje 79 rocznik. I to wygląda bardzo dobrze. Patrzcie. Osiedlówka jest. No, warto było jednak sprawdzić wszystko. Trzeba wszystko sprawdzać, bo tutaj akurat rocznik się zgadza. Mamy tutaj osiedlówkę po modernizacji przez progres lekkiej. Bardzo dobrze to wygląda. Jest tutaj coś starego jeszcze. I to chyba nawet z żarówką na dachu. Z
Zobaczcie. Meblówka z żarówką. Raritas. Piękna sprawa. Mieć jeszcze meblówkę z żarówką w Gliwicach. No ja bałem się, że przejścia do drugiej klasy nie będzie niestety. Panie, to jest cud, że tutaj się szukał taki dźwig. Ale coś mi się tak wydawało, że tutaj nie będzie wymienionej windy, bo w ogóle to tak wygląda na trochę... ...zaniedbane, bym powiedział. Czyli realnie jeszcze nie do końca spalony. Bo mamy tutaj meblówkę na żarówce. Mamy ulicę Gwiazdy Polarnej 42. I jeździ tutaj również jeszcze stary dźwig. Thank you.
to teraz zobaczmy. O, tak jak myślałem. To jest chyba inna wspólnota, ale co z tego? Zobaczmy tylko, który rocznik i idziemy sobie stąd od razu. Nie traćmy na tym więcej czasu. Chyba medlówka była też tutaj. Ta też dosyć niedawno wymieniona. A nie, w 2019. To wyglądało na dosyć świeże. Nie będziemy tu nigdzie jechać. Centaura 17. Jest stary rocznik na mapie, a obawiam się, że winda będzie już po wymianie. No niestety. A nie. Myślałem, że to świeża wymiana, ale zobaczcie. Remlift. No i mamy tutaj już windę Remlift z 2006 roku. No a mapa dała stary rocznik, ale jak widać, widać jak to się zgadza. Jest jak zwykle już dźwig wymieniony. W tym przypadku już, no, dawno temu dosyć. Zobaczmy jeszcze klatkę 19. Tu nawet nie ma starego napędu, to nie wiem co to zostało stare. Zobaczmy, czy uda nam się przejść do kolejnej klatki, do klatki 19. Czy będzie zamykane przejście? O, mamy otwarte przejście, to przynajmniej tyle. Ale z tego co słyszę, niestety. Winda będzie jeszcze nowa wymieniona też. Ja, też Remlift. Jednak. To brzmi bardzo na Remlifta kolejnego. Zaraz zobaczymy. Tak jest, już widzę, drzwi automatyczne. Mamy tutaj kolejnego Remlifta. O, jest. Nie zdziwiłbym się, gdyby z tego samego roku winda była. Chociaż tutaj jest spółdzielnia. Nie. Rok starszy jeszcze, znaczy młodszy. Rok młodszy. 2008. Młodsza jeszcze. A to tutaj też chyba mapa dała stary rocznik. Bo inaczej bym tutaj nie poszedł. Widać, że... No to kto w końcu tutaj konserwuje? No, Schindler. Trzecia firma konserwująca chyba będzie. Bo chyba najpierw był dźwig, potem Progress, a teraz jest Schindler, który masowo wymienia dźwigi w tych zasobach tej spółdzielni. Perfect.
Tu zaś mapa daje stary rocznik. No, zobaczmy. O, niestety, ale niedawno wymieniony dźwig. Oczywiście mamy taki panel właśnie, że trzeba wpisać 1 i 0. I zobaczmy, co będzie w klatce numer 5, albo nie, 7. 7 jest tutaj najniższym numerem. Ale coś czuję, że tam również będzie już niedawno wymieniony dźwig. Coś mi się tak właśnie wydaje. Powinniśmy przejść do lewej klatki. Aktualnie jesteśmy w tej środkowej. A ten blok ma 3 klatki, więc albo nie będzie przejścia. Zaraz zobaczymy. Ach nie, to nawet nie są. Czekajcie. Centaura 7. No nie było przejścia i z tego co... No niestety. Też jest niedawno wymieniony dźwig. Dobry. Rok wcześniej. Ale nie będzie już nawet jechać. Szkoda czasu. I miejsca na karcie pamięci. Saturna 3, tak jak zakładałem, bo w klatkach obok pokazywało 2018. Jak widać, winda oczywiście wymieniona. Była to meblówka.
I tam też wymienił na 2018. Zobaczmy jeszcze klatkę numer 9. To zapewne była osiedlówka po modernizacji jak na sztabu powstańczego. Więc zobaczę. Może nie wstrzymuję nagrania tym razem. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w klatce numer 7. Gwiazdy Polarnej 36. Zapomniałem o tym adresie wcześniej. No i tak jak myślałem, jest właśnie to, co zwykle pokazuje stary rocznik. A jest w praktyce zakład dźwigowy, tak jak na Andromedy. Przejadę się, bo nie wiadomo, kiedy to będą wymieniać. Zakładam, że to też już niebawem będą wymieniać. Po prostu gratulować. Na Andromedy zakład dźwigowy poszedł szybciej niż Remlifty z 2007. Była tu wcześniej meblówka. Właśnie do pozostałych klatek nawet nie będę wchodził. To jest ogółem ta sama spółdzielnia właśnie co na Kopernika. 1 do 11. I na Andromedy i Centaura. Ten sam zarządca. No to jesteśmy już prawie na końcu odcinka, właściwie jesteśmy już przy ostatnich blokach. Dwa albo trzy, bo tutaj też mamy jeszcze stare roczniki do zweryfikowania. Zaraz zobaczymy, kto tu zarządza, to się wszystko wyjaśni. Czy to będzie kolejna wspólnota, czy to będzie spółdzielnia, ale coś tak wyczuwam wspólnoty, więc warto to sprawdzać, bo idealnie przykład się już pokazał. A więc ten blok jest pod zarządem spółdzielni mieszkaniowej Kopernik. Mapa daje też nowe roczniki, ale tutaj prawdopodobnie zarządza wspólnota mieszkaniowa, więc zobaczymy, co to tutaj będzie, ale wątpię, że tu będzie coś interesującego. No i niestety, ale jak zwykle okazało się, że dźwig jest w praktyce. No właśnie, zakład dźwigowy Pyskowice, ulica Syriusza 18. Idziemy na górę i zobaczmy drugą klatkę, ale tam raczej będzie ta sama winda. Oczywiście dwa piętro wskazywacze, jeden na wyświetlaczu, a drugi na kasecie. Pewnie coś po osiedlówce zostało i dlatego został stary rocznik. Zobaczmy najpierw, czy to przejście w ogóle otwarte będzie. Będzie chyba. Mamy przejście do
klatki obok. Klapkę można prawie niechcący zabrać. To będzie to samo. Uwaga, chwila, moment. Dokładnie. Już nawet nie będę nagrywał. No to jest ostatnia klatka i niestety, ale winda wymieniona. I to zobaczcie w którym roku. No niestety. To jedziemy sobie na górę. Zobaczymy sobie ostatnie klatki. To są chyba trzy razem. Niedawno wymieniony dźwig, niestety. Kolejny raz. Trzeba żałować, że nie przyjechało się tutaj wcześniej. Wydaje jakieś niepokojące dźwięki. Tak więc na całe osiedle zostały już tylko dwie osiedlówki. Więcej już niestety nie ma. Ostatni raz patrzymy z okna. Ale widać tu jedynie las. I przejście chyba będzie nawet zamknięte. A, bo nawet nie ma przejścia. Więc tu jest zamknięte. Więc trzeba żegnać się z tym rejonem. Niestety, już wkrótce, jak tylko wymienię te dwa ostatnie dźwigi licencyjne, już do bloki nie ma po co tu przyjechać. Zamykaj się. Brat oczywiście patrzy. I dobrze w sumie, że jest kamera. Żeby nie było wandalizmu. Dzień dobry. O, klatka. A jeszcze stare malowanie. Aha. Spółdzielnia mieszkaniowa Kopernik. A na zewnątrz powstała wspólnota mieszkaniowa. A to ciekawe bardzo. Bo w praktyce, no, pisze wspólnota mieszkaniowa. No to jesteśmy w środku. Ostatnia klatka na tym osiedlu do sprawdzenia. No to zobaczmy. No właśnie. Dlatego nie można się poddawać od razu. Taka niespodzianka. Thank you.
Czyli prawdopodobnie w klatce obok była taka sama osiedlówka. Podobna modernizacja na Wyszyńskiego 14 swoją drogą. W taki sam sposób zmodernizowane. O, wieje na zewnątrz. Ładnie, nie ma różności. A więc to by było na tyle, jeśli chodzi o osiedle Kopernika w Gliwicach. Warto było jednak sprawdzić to wszystko. A nie, poddać się od razu, jak się widzi nową windę. Mamy masę wspólnot mieszkaniowych i właściwie one uratowały ten odcinek jeszcze. Tak więc dziękuję za obejrzenie i do następnego razu.